Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Pedro Wolf i dzisiaj zagramy sobie w taką oto gierkę z Oddworld Apes Exodus, czyli w sumie ucieczka Abe'a. Można tak to nazwać. Jest to taka dość stara gierka. Kiedyś była na PlayStation, ja kupiłem ją na Steamie. Nie pamiętam, czy na promocji, czy nie. Wiem, że tanio. A więc zagramy sobie w nią. Oczywiście ja nie podłączyłem pada, tylko klawiaturę. Potem podłączę, bo na padzie się na tym lepiej gra. Dobrze, a więc zaczynajmy. Obczaiłem ogólnie gierkę. Show me what happened to... Myślę, że to sobie pominiemy i just start the game. His scarred hand branded on Moon's odd face. This hero may free the Modokan race. With skin of blue and spirit guides too. Only he can save our bones from brew. But shall he fall to block and yoke? Modokan nation be doomed to croak. To jest taka, powiedzmy, przepowiednia, że nasz bohater, zobaczycie potem, że nasz bohater uratuje po prostu chyba kogoś. Coś mniej więcej w tym desenie. Nie wiem, czy za głośno, czy jak będzie. Potem zobaczę. This is Necrom. Long ago, the Budokans brought their dead here. Nie narzekać na grafikę. Started stealing our bones. They use Budokan slaves to do it. Blind ones that couldn't see. The Gluckans didn't want anyone to know what they were digging up. And no one ever did. Not until the spirits of those bones paid me a visit. That's me! My name is Abe. I had just returned from saving 99 Moonakins from Rupture Farms. Oops! Teraz będzie... Au. That's when they came to see me. Wizja, za dużo substancji nielegalnych. So me and some others left to search for Necrom. Our journey started. No, właśnie mówię, jest niebieski bohater, który uratuje wszystkich. Okej. Całe tłumaczenie historii będzie w opisie. Zacząłem tak 17:10. Chyba pół godzinki to będę grał. It's 'cause you were in this mess. This bites. Can I go home? Can I go home? What's that? Something big. Question. Where is that coming? It's a bone. I think we're close. Let's go! Yeah, let's go! Okej. Nie wiem, po co on wziął ze sobą jeszcze kilku, ale okej. Tak 40 minut, 30 będzie odcinek oczywiście. Dobrze. Nie chcę mi się teraz tłumaczyć, bo to... I nie wolno wchodzić, oni wejdą. Necrom Burial Grounds under new management. No nie do końca przyszedłem, ale management. Jeżeli... No i Abe niestety źle skoczył. O! Ej, nasz przeciwnik. Jeden z wielu. No i się. No i jesteśmy sobie takim... Jak on się nazywa? Matakony? To można fajnie przetłumaczyć, bo mat to jest błoto chyba. Więc dobrze.
pokażę taką wstyżkę. Tu normalnie idziemy do następnego poziomu. Znaczy, no dalej, ale ja wiem o jednej fajnej rzeczy. To jest tak zwany sekretny pokój. On jest fajny, tylko że co tu sieć robi? To. Teraz będziemy musieli zwiewać i spotkamy tego przeciwnika. Trzeba szybko wijać. Nope, nope. Nope. What? Zniknął. Czekajcie. Ja wam pokażę na co. Tu musimy wziąć tych i wziąć i ich tu przeprowadzić. A potem, dużo mówię, musimy ich tutaj wziąć i no. Nie. Z nimi jest fajna zabawa. Widzicie te czerwone kropeczki? Takie latające czerwone oczy? Przez to, o dzięki temu tu, nie mogę ich hipnotyzować, bo można hipnotyzować ich, tylko jest jeden problem. Jeżeli spróbujemy, to się stanie. Bez tych zielonych kropeczek możemy ich spokojnie hipnotyzować. No ale, a co tu musimy zrobić? To wyłączać. Wait. No, to spróbujemy to zrobić, dobra. Czekajcie, aż przeleci. Dobra. Musimy szybko, aż on przeleci. W jedną i w drugą stronę. Dobra. Dobra, udało się. Spróbujmy to zrobić, a potem zapiszemy. Dobra. Dobra, spróbujemy to zrobić. Jeżeli nam się nie uda, będziemy musieli wszystko robić od początku. I taka muzyczka się włącza, jak będziemy musieli uciekać albo walczyć, a walczyć nie mamy czym. Uwaga, muszę się zatrzymać, dokładnie. I teraz jak się nam nie uda, to zginę. No, sprawdza, czy czasem czegoś nie ma. Uratujemy ich, bo w ten sposób na tej tablicy widzicie escape, czyli uciekinierze właśnie, no, casualty to zabici. Na tym trzeba uważać. Musimy uwolnić daną liczbę matakonów, czyli tych stworków, żeby kurka wygrać. O, smutasy. Potem będzie o tych twarzach. Trzeba trzymać, trzymać. No i już 12 uwolniliśmy. Teraz musimy tylko wrócić. Czekajcie. Kurka, on tymi granatami rzuca w kurze. Ja tak patrzę cały czas na czas. Co on tu, cholera? Buch! Zbugowała się gra. Albo oni to byli we dwójkę, nie wiem. Wiecie, jak coś robię? Hop! O! Bo tutaj, no, mam taką klawiaturę, że mi może coś nie działać, chcecie? I zrobimy po mojemu. No i tam piszą różne instrukcje, ale ja już to grałem, jak byłem mały. Wszystko wiem. Tu roll, coś tam, już to wiem. Dobrze. I tu będzie pierwsza wskazówka. Co my tu mamy? Angry, czyli tam... To są czerwoni. Oni są źli. Jeżeli chcemy ich uleczyć, trzeba nacisnąć 7. Wild, czyli za śmiany trzeba 5. Czyli wolniemy ich, czyli na 5, żeby się uspokoili. Depressed, trzeba ich szybko przeprosić, czyli 7. Żeby się nie zabili, bo oni potrafią się zabić.
Sick i to trzeba specjalne rzeczy, po specjalne rzeczy iść do specjalne. Tu pisze. A właśnie, szamana trzeba, żeby ich uwolnić. No. I ślepy. Trzeba nim po prostu uważać, gdzie się idzie, bo on po prostu potrafi wejść w maszynę śmierci i o. Hop. Run jump. No nie udało się. Tu mi się udaje. Tam? Nie, no kurka. O. Hoist here. I quick save. I proszę bardzo, kolejny uwolniony. To co widzicie na pewno, oto, to są miny. One wybuchną jak to w krót wdepnę. Ja tego nie będę pokazywał. O. Hi. Follow me. No. No i to jest właśnie depressed. No i teraz jest wkurzony. Trzeba go przeprosić. Sorry. Okay. Follow me. Okay. W ogóle pokażę wam sztuczkę. Nie, jak to się robiło, cholera. Wiem, że tak się robiło. To tak się sprintowało. Nie. No właśnie tak. To jest najlepsza moc. Poczekajcie, tego sobie tu weźmiemy. Bo potem tu będzie chodził taki jeden. Trzeba go będzie potem zabijać. Nie no, nie zabijemy go. Będziemy musieli go wyprowadzać. A tak! Quick save. Potem będę musiał, po końcu nagrywania będę tu musiał wszystko zasejwować. O, i tu będzie gaz śmiechu. No i się będę śmiał jak głupi. O, i to jest nasz przeciwnik Slig. Czekajcie, wami. Czekajcie, jak to było? Ups! Ups! Idziemy się zabić. Idziemy się zabić. Powód? Powód jest prosty. Ja chcę mieć większość uratowanych, a to co zrobiłem jest przerażająca. Wiecie, gdzie to było? Tu? Nie, dobra, nie zrobimy nic. Słuchajcie, ja to zrobię po mojemu. Dobra, jednego pieprzyć. Witam, po przerwie. Wróciłem. Dobra. Wszystko to jest zapisane. No, musiałem iść się zabić. Tak, dokładnie. Czekajcie. Aha, dobra, tamten był smutny, a ci nie. Dobra, i zapomniałem, na piątce się bijemy ich. Czekajcie. Nie, idą za mną, dobra, niech tutaj. I uwaga, patrzcie co mogą. A nie, pokazywałem. Teraz. Olia, follow me. I. Nie wiem jak oni to robią, ale okej. A, to jest? Winda. Nie możemy w dół, możemy w górę. O, to jest fajne. You'll be glad to learn to quick save here. A nie, to znamy. To jest quick save, czyli to co wam pokazywałem. To jest fajne. What? Co to kurka było, nie? Bo pod wami słyszycie jakieś kurde krzyki. Dobra, chodź tu. Kolejny gaz. Kurde, zapomniałem, mogłem ich od razu wziąć. A, dobra. Niech już będzie. Czekajcie, jak się chodziło ten? Czekajcie, nie, jak się... Czekajcie, żeby nie pomylić. Tu biegamy. A tak idziemy powoli. Musimy ich powoli, żeby go nie obudzić. Taki zz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 
I, o, uwaga, teraz patrzcie, jak się to, tak? Dobra. Muszę iść na dół jeszcze. Ja znam tą grę, więc będę po prostu robił. Ale popatrzcie. Idziemy, idziemy. O kurka. Dobra. Chcę, żeby wszyscy poszli. Co? Ci to są inteligentni. W ogóle jak oni zrobili, nie? Wszyscy mają inne głosiki. A jest tu ponad 200. To jest jedna. To jest jedna kopalnia. A wszystkich kopalniach jest 75 jeszcze. I tu Shadow Zone, czyli strefa ciemności. W strefie ciemności
patrzcie, co się dzieje. Jak on jest w ciemni, albo ja jestem w ciemni, oni mnie nie widzą. I tu postaram się długo włączyć. Ile mamy już? 30 minut nagrywania. No dobra, powoli. Teraz. Nie bij go. Teraz patrzcie. Witam was, kurka, po dłuższej przerwie. Trzeba na zielone nacisnąć. No, quick save. Zginąłem chyba z 20 razy robiąc to. Wszyscy? No nie. No, w końcu. I teraz idziemy w ten tir. A tutaj trzeba iść, a ja znam to miejsce. No i... Nagrywam tak z 15 minut, zdaje się. Ale ja tak naprawdę gram to trochę dłużej, gram to już kurka już ponad. Dobra. I teraz w końcu poznacie smak hipnozy. Tak się tak hipnotyzować klubków. Tak się strzelało, a tak? Tak się biło. Tak się biło. To jest, to mnie zawsze śmieszyło. Ble. Chociaż jak grałem inną wersję językową. Ble. On mówi coś śmieszniejszego w innej wersji językowej. Ja nie powiem w jakiej, ale grałem. Nie możemy spokojnie strzelać gębelem. Look out! Możemy ich bić! O, właśnie w ten sposób. Oni są w ogóle śmieszni. Oni nogi mają... Wiecie? Wiecie? Patrzcie teraz. On przejdzie, a ja go rozwalę. Surprise, motherfucker! Dobra, już nie ma. Możemy... Teraz patrzcie. I się rozlatuje na kawałki. Ja się zawsze lubiłem tym bawić. Ale dobra. Idziemy na górę. Jump. I źle. I to jest ta kolejka, którą widzieliśmy. Jeżeli byśmy tam poszli, to byśmy spadli. To niestety. Ble. On pokazuje takie. Nie wiem, co się dzieje. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Jak nie, to zginę. Follow me. Come here and look. Blech. I duże. Działam. Dobra. No to idziemy dalej. Słyszałem, że są różne wersje też językowe. Okej. Jakby ktoś mówił coś tutaj, że ten to fajna gierka, będzie z tego więcej odcinków. Ja nigdy nie doszedłem do końca tej gry. Doszedłem tylko do magicznego poziomu. Czyli dosyć daleko, ale jednak nie. O, przenosimy się do następnego poziomu. Znaczy nie następny poziom, ale... Tu będzie ich pięciu. Nie będziemy musieli ich uratować. O kurka, teraz bym miał przerąbane. I wtedy cały pierwszy poziom będzie zrobiony. Ale zrobię tylko do pewnego momentu. I kończę nagrywanie. A więc dobrze. No i to są nasze madakony, których jest pięciu. Pięć ostatnich madakonów w tej kopalni. Kurde, jestem głupi. Follow me. W ogóle to są te górniki. Grubiorze. Kurde, dobra, chodźcie. Nie wiem, co oni kopią, ale... Kurde, kopią metal, dobre. W ogóle popatrzcie. Ich jest sześć, pięciu, no. Ich jest pięciu, nie? Teraz patrzcie. No kurka, kto by tego nie usłyszał? Nie, dobra, to tylko granie.
A więc... I koniec. To jest strasznie głośna muzyka, ja przepraszam. Co to? Kurde. A i tu będzie problem. Something to drink! Don't drink that! Why not? Cause if brew's made by gluckins, it's probably bad for you. No, że jeżeli zrobi to glakoni, czyli szefowie tej korporacji całej, to może mi zaszkodzić. Well, it's not unreasonable that we are just a little bit thirsty. Now is it? Yeah, but in case you didn't notice, no, że oni... we just walked across the desert. So back off, Stitch Lips! But... oni byli, oni są bardzo spragnieni i właśnie dlatego będą to pić i nie i przebyli tą drogę tylko dlatego, żeby coś tam zrobić, a on nic i właśnie oni są spragnieni, ale... no właśnie, mimo tego, że to im mogło zaszkodzić, to piją, a... no, teraz zobaczcie. Mają fazę niezłą. Albo kaca. Brew is made from our bones. No właśnie, to jest z ich kości zrobione i dlatego on musi ich uratować wszystkich, bo oni kopią kości. Dlatego. Okej, follow me. Okej. O, to jest ślepy właśnie i właśnie dlatego należy uważać z nimi. Oops, I forgot he was blind. Help me rescue the rest of them. I can't believe it. That's him. It's that ape guy. Promotion. Here I come. Freeze! A potem i tak go rozwalimy, więc... dobra. Tutaj skończymy nagrywanie. Właśnie w tym poziomie. Ja to sobie zapiszę wszystko. Save 16. Enter save. Enter override ask cancel. Override. Dobra, teraz się z wami żegnam. Jeżeli wam się spodobał ten materiał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli się nie spodobał, dajcie łapkę w dół. Skomentujcie ten film. Jeżeli chcecie, żeby większa część ludzi go obejrzała, poleć. Udostępnijcie ten film znajomym. Jeżeli... no właściwie... żegnam się z wami. Cześć, na razie. To byłem ja. I... co to więcej mówić? Pa! Do następnego.